Tak więc nadeszła w końcu ta chwila, żebyśmy zagrali w Fall Guysy. Jest to czymś w rodzaju połączenia Gang Beastsów oraz Wipeouta. Mianowicie, o co chodzi? 60 graczy walczy ze sobą, aby dotrzeć jak najszybciej do mety. Oczywiście, jeżeli wam się nie uda, no to zostajecie wyeliminowani. Tak więc w dzisiejszym odcinku będę grał zarówno z Dominiką, jak i z Doknesem. I jeżeli myślicie, że zwyciężę, to myślę, że powinniście zostawić łapkę w górę pod odcinkiem. To na pewno pomoże mi zwyciężyć. Jeżeli zostawicie tutaj 10 tysięcy łap w górę, to na pewno nagramy kolejny odcinek z tej gry. Oraz subskrybujcie kanał, naciskając ten czerwony przycisk tylko tam na dole. A teraz zagrajmy Fall Guys. Okej, okay, pierwsza runda. Zadaję pierwsza runda i od razu najgorsza według mnie. Dlatego, tak, że bo mamy te drzwiczki, przez które trzeba się przepychać. Najgorsze drzwi. Czy ktokolwiek z was lubi w ogóle te drzwi? Ja. Lubisz te drzwi? O. Tak. Ale chyba jak nie zaczynasz jako pierwszy. O, to jestem w pierwszym rzędzie. To źle. Ja zawsze wybieram odpowiednie drzwi. Aha, dobra, to tak? Patrzę na ciebie. Uwaga, zobaczymy, czy ja wybiorę odpowiednie. O, wybrałam dobre. Nie wybrałeś żadnych. Dobra, to teraz te na pewno nie będą dobre. O, Dominika. Zasada jest prosta, słuchajcie. Po prostu trzeba dać przebiec innym, ale zipek Dominika tak, żeby mnie wywalać z trasy. Ale co myślisz, że ja to specjalnie zrobiłem? Ale ty. Ej, Dominika, nie trafiłaś chyba w dobre drzwi. Ty, trzy razy pod rząd trafiłam w dobre jako pierwsza, więc ty tam cicha. Ale weźcie, poczekajcie na mnie, ja was... Jestem jeden z pierwszych! Ale mi idzie! Ale mnie, ja byłam na początku. Otwierajcie, o, dobra, dzięki. Dzięki. Ej, otwierajcie te drzwi, otwierajcie. Kwalifikuję. Ale zdeptana. Jest! Ale czemu mnie popychacie tak? Co jest grane? Ale się... Słuchajcie! Co jest ze mną? Spadamy, ej, dobrze, dobrze! Przeszedłem jako... Dziesiąty! O nie, czy dobra, dobra, jest! Dobra, jest? Ej, Doknes, dałeś radę? Jestem! Udało się! Ostatni byłeś? Ostatni, 45. Nice, dobra, czyli jesteśmy wszyscy w kolejnej rundzie. A kolejna runda, w kolejnej już mamy tylko 45 osób, więc będzie oczywiście troszkę łatwiej. Ej, znowu mamy rejsa? O co chodzi? Czemu znowu rejs? O nie, znowu wyścig. I to z tymi kulkami. Znowu przepychanka. Dobra, powiem wam szczerze. Przed tą gierką graliśmy, próbowaliśmy nagrać 3 razy i za każdym razem tutaj przegrywałem. Także powodzenia wam życzę i lecimy. Tym raz, kiedy zdążył się pochwalić, że pierwsza runda to tylko formalność. Ej, no bo tak jest przecież. Trochę tak jest. Dobra, skaczcie, skaczcie. O! Przyszedłem do prowadzenia tym razem. Never ending story za każdym razem. Spadłaś na sam dół. Tak, a wy nie? Nie. O, ale ty jesteś przede mną, gonię cię, fasolko. Mnie? Tak. Możesz mnie gonić na spokojnie, bo ja jestem jednym z pierwszych. Znaczy, no dobra, już nie. Już nie, ale... Bo oni się tutaj tak pchają, że nie mogę być jednym z pierwszych. Łożesz, ty. Nice. Dobra, dawaj radę. Mogę, jestem. Oby nie dostać tutaj kulą. Ej, Piotrek, biegnę za to. Dostałeś piłką. Dostałem, ale dałem radę. Jest git. Jaki knockout. Jak wam idzie? Bo ja już jakby kończę, prawie że. Jak wam idzie tam z tyłu? A? Ja. A przyszedłem. Z tyłu, tak? Ej, nie. Jeszcze ty? Jak to tak może być? O, 3 osoby przyprzedzą mnie. Nie. Nie dałaś rady, Toma? Nie, no nie. No dobra. Następnej etapy będę lepiej naturalna, ale ty, Zipek, teraz żyjesz, na pewno. Tak, żyję. Na pewno, tak, na pewno żyję. Ostatnio, nie? Tak. Dobra, patrzymy, czy nie spadnie. Przestańcie, no, każdemu może się pomylić. Mi się wydawało, że wygrałem, a nie wygrałem, no. Ale zdarzyło się tobie. No tak, oczywiście. Zmowa oczywiście na mnie. O nie. O nie, dobrze, że odpadłam, nie to lubię tych owoców. To jest takie nudne. Nie, to jest fajne, bo to mnie rozwija intelektualnie. A, ciekawe, jak się to rozwija intelektualnie. Nawet pamięć nie rozwija, no tak, wiesz. Jak trzeba tylko 4 kolorki zapamiętać, znaczy nie kolorki, bo to nie są kolorki, ale słuchajcie, to jest bardzo podobne do gry w kolorki w ogóle. Tu jest pomarańcza, a tu jest wiśnia i tylko tyle trzeba zapamiętać. Prościzna. No to jest dopiero formalność, a nie tak jak, tam, tak jak wyścigi, których nie do końca zawsze się udaje. No. Co kminisz? Nic nie kminię. Ja staję na winogronku. Winogronka, dobra. A ty, Dominika, chcesz nam pomóc? To jest taktyka dopiero. Ja patrzę. Dominika, to ty zapamiętujesz teraz, gdzie jest jabłko i wiśnia. Gdzie jest jabłko i wiśnia, dobra. Ty stoisz na jabłku, wiśnia. Jabłko, wiśnia, arbuz, pomarańcze. Arbuz, pomarańcze, dobra, arbuz, pomarańcze, wiem gdzie jest. Ej, to jest fajne. Gdzie jest jabłko, wiśnia. A ja już zapomniałem, gdzie jest pomarańcze i arbuz. Jabłko, stoisz na jabłku, w sensie tak? tu, tak, stój tutaj, dobra. Zostań. Dajem radę, a ty tak jak sobie dajesz radę? Tam samiutki, z jakimś jednym kumplem, co to, kogo ty już masz kumpli sobie szukasz? Nie, bo dobra, dawaj, zapamiętuj następne. Już znalazłem, dobra, wiśnia, winogrona, ja zapamiętuję wiśnia i winogrona. Dobra, to ja pamiętam, gdzie jest pomarańcza i arbuz. Wiśnia, winogrono, winogrono, idealnie, dawaj do mnie, Doknes! A, dobra. Okej, okay. Szczerze to można iść za tłumem w tej gierce. I tak wygrasz. No, można. Zobacz, ile tam w ogóle ich jest. Ej, odpadł ktoś w ogóle w tej rundzie? Po co oni dają tą rundę, jak tutaj nikt nie odpada nigdy? A, no dobra, czasem się zdarza, dobra, jedna osoba odpadła. Tak? Tak, jedna osoba, macie mniej.
Jak wypadł jeden taki. Jeden biedny. Ej, ale dopiero 31, jeszcze 31 osób do końca. Dopiero 29 odpadło, nawet w połowie nie jesteśmy. O nie, teamówka. Jak to jest? Gramy ze sobą czy nie? Damy radę. Damy radę we dwójkę? Dawaj, kierujemy tą giereczkę. Dawaj, dobra, pamiętaj. O co chodzi w tych teamówkach w ogóle? Bo ja tej gierki jeszcze nigdy nie grałam. No to jest po prostu są jajka, czyli musimy zabrać jajka. Trzeba brać jajo i zabrać je do naszej bazy. Pa! Ho! Nie o to chodziło. Okej, im więcej jajek będziecie mieli, to wygrywacie. Tak. I każde jajko to jeden punkt, ale złote jajka dają 5 punktów. Więc warto brać złote jajka. I tutaj jest jedna jeszcze sprawa. Można zabierać przeciwnikom jakby jajka. I można, na przykład ja teraz pójdę sobie do niebieskich. Dzień dobry, panowie, dzień dobry. I podbiorę im to jajeczko. Czekaj, ja tutaj muszę podglądzik zmienić. Dobra, zabieram to jajo. Oddawaj to jajo, na razie. O, złote jajo! O, nasz czerwony! O, złote jajo! Dobra, złote ja zabieram jajo, zwykłe. Ja zabieram zwykłe. Jajo. No nie, no zabrali mi. Dobra, idę po złote. Dawaj, to ktoś, dobrze! Dobrze. Mam to! O, dawaj! Bierzemy złote! Dawaj. Nie. Bierzemy jajo. Bierzemy. Dawaj, jest, jajo, udało się! Ej, tak. Ale ktoś nam chce zabrać jajka! Spadł was z naszej bazy! Leszczu! Co ty? Ty no, gołębiu jeden! Wracaj tam z powrotem do swojej bazy. Dobra, jak punktacji wygrywamy? 10. Jaki ty masz numer, Peter? Ja mam numer 3667. I ja zawsze gram tym samym skinem, więc słuchajcie, jeżeli byście chcieli kiedykolwiek zobaczyli takiego skina, no to na pewno ja. Niebieskie kolory i złote te pioruny. Nie będę tego zmieniał nigdy na pewno. Oni tutaj próbują wygrać jajka z naszej bazy! Ja też im zabieram, także spoko. Dajemy radę. Ej, niebieski! Co ty zrobiłeś? To było dobre, naprawdę. Dawaj to jajo. Ej, ja ciągle tutaj jestem u niebieskich i wykradnę. Udało mi się, ukradł. Przestań. O, trzymacie. Ale już mam, pa, i rzut. Już masz, dobra. Wielki rzut. Ha! Ale wleciało. Dobra, 17 sekund do końca, nie dadzą rady. Musimy trzymać tylko złote jajka, żeby nikt nam nie zakosił. Dobra, wy na razie macie najwięcej. Ile tu jest niebieskich? No. Dobra, mam złote jajo, trzymam złote jajo. Spadł ma, pa, jak biegam. On próbuje mi zabrać. Jak cię goni z tym jajem? Jest! Niebiescy mieli tylko 4 jajka! Ej, grałeś już z Spliffa Doctors? Znaczy, jak idealnie, co? Nie. Nie grałeś, no to będziesz miał ciężko. Najlepsze tutaj, najlepsza taktyka to jest skakanie na pojedynczych klockach. Wtedy jakby... Ej, to jest już finał! To jest finał! No, tutaj tak, już jest, to jest finał! Spadłem już na niebieskie! Piotrek, już spadasz! No nie, pilnuj no co? Się. Co no? Pilnuj się, próbuję, dawaj. Próbuję. O nie! Nie, gdzie ja spadłem? Jestem już... Dwa piętra niżej. Bo tu jest tyle osób, że to naprawdę... Co? Spadłem tak nisko. Dobra, zaczynam skakać. Tak. Dajesz. Okej. Okej, daję sobie radę jak na razie. Ej, tak, ale tu jest... masz nawet dobrą drogę. Jeszcze nikt ci tego nie zepsuł. Nie. Ale masz naprzeciwko gołębia. O nie. Panie gołębiu. Nie! No nie, jestem na ostatni! Na sam dół! Musicie teraz uważać z panem gołębiem i nie wchodzić sobie w drogę. Nie no, ja nie wierzę, to jest tak stresujące. Ten level jest najbardziej stresujący ze wszystkich. O Boże, jak on spadł. Ej, ile zostało osób? 7 osób! Ej, ja jestem na dole, oni mogą spaść z góry i zginąć przez to. No, możesz im wyrobić taką, wiesz, wielką dziurę. No właśnie, już mają dosyć sporą dziurę. Ej, 3 osoby jeszcze muszą spaść. O nie! O, ty uważaj! Wiem. Dwie osoby zostały. Nie, 3 osoby zostały. 2 do eliminacji. Wygrałem! Wygrałeś? Yeah! O Bony! Wygrał to! Dobre! Dziękuję. Naprawdę to wygrałeś? Naprawdę to wygrałem. Nie wiem, jak to się stało, naprawdę. To jest moja pierwsza wygrana, którą widzę w ogóle w tej grze. A druga w życiu. To zawsze spoko, no. Także jak widzieliście, udało mi się zwyciężyć chociaż jedną grę. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, subskrybujcie kanał, łapki w górę i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!